Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Dzisiaj pragnę zaprosić Was wszystkich na krótką medytację. Jest to medytacja, którą zaproponowała mi Monika ostatnio w komentarzu, za co Ci serdecznie bardzo dziękuję. Pomyślałem, że dawno nie nagrywałem medytacji, także usiądźcie, rozgośćcie się i zaczynamy. Chciałbym, aby każdy z Was usiadł wygodnie, abyście mogli odczuć siebie bardzo głęboko. Nieważne, czy siedzicie na krześle, czy po turecku. Ważne jest to, abyście byli w stanie czuwania. Także raczej nie kładźcie się do łóżka, nie zasypiajcie, bądźcie po prostu czujni. Każdy z nas doświadcza życia po swojemu, ale gdy zadamy sobie takie pytanie, kim ty jesteś, to każdy z nas może odpowiedzieć z pewnością siebie, no ja jestem tym czy tamtym, jestem tym ciałem fizycznym, jestem Damianem, mam tyle i tyle lat, mam swoją własną historię. I wszystko to, co o sobie wiemy, stanowi ramę koncepcji. Wiemy o sobie tyle, o ile jesteśmy o sobie w stanie pomyśleć. W medytacji chodzi o to, abyśmy usiedli sami ze sobą, abyśmy przyjrzeli się tym myślom, które pojawiają się w polu naszej uwagi i abyśmy nauczyli się je obserwować i widzieć takimi, jakie one są. Czyli nie manipulujemy myślami, nie staramy się nie myśleć, nie staramy się kontrolować czy zarządzać myślami. My po prostu uczymy się obserwować je takimi, jakie one są. Także proszę Was o to, abyście przez całą długość tej medytacji nie skupiali się na niczym wybiórczym, nie starali się być doskonali w tej medytacji, tylko po prostu wysiedźcie sami ze sobą w ciszy i milczeniu, starając się obserwować to, co pojawia się w Waszym doświadczeniu. Gdy siedzimy sami ze sobą, pierwsze co możemy zaobserwować, to jest nasz oddech. Wdech i wydech. Cały ten proces oddechu i wydechu dzieje się automatycznie. Nawet nie musimy tego kontrolować. Jest wdech, moment pauzy, jest wydech, moment pauzy. Gdy zaczynamy obserwować nasz oddech, możemy nawet zwrócić uwagę, że przez chwilę możemy przejąć nad nim kontrolę. Z tym, że kontrola ta nie wynika z jakiegoś odgórnie narzuconego schematu, tylko jest to takie chwilowe poczucie uważności tego oddechu. I możemy zwrócić swoją uwagę na to, że to, czego jesteśmy uważni w chwili obecnej, to tak jakby staje się dominujące w naszym doświadczeniu. Czyli po prostu skupiamy się na tym i niejako to wyolbrzymiamy. Gdy skupicie swoją uwagę na odczucia w ciele, a możecie to zrobić, możecie być świadomi wszystkich odczuć w ciele naraz, możecie niejako przebudzić się do doświadczenia tej chwili, zupełnie tak, jakbyście zapalili światło. Proszę Was o to, abyście stali się świadomi chwili obecnej i odczuć w Waszym ciele. Możesz zwrócić uwagę na to, że słowa, które kieruję do mikrofonu, trafiają bezpośrednio do Ciebie i zaczynają jakby zapalać Tobie poszczególne obszary Twojej uważności. Stajesz się świadomy oddechu, nagle stajesz się świadomy ciała. Teraz zwróć uwagę na ten proces, gdy stajesz się czegoś świadomy. Jest niejako pusta pauza, pusta przestrzeń, która dokonuje rozpoznania tego, co dzieje się tu i teraz. Tak jakby istniało tło stanowiące pustą przestrzeń, w którym pojawiają się wszystkie doświadczenia. Siedząc samemu ze sobą, nie musisz nawet nic robić, aby zaistniało to świadome doświadczenie. Nic. Starczy, że siedzisz i nie robisz nic. W medytacji nie tyle chodzi o to, żeby uzyskać jakiś ideał, ale żeby być w stanie siedzieć i wytrwać w tym, co dzieje się tu i teraz. To jest nie tyle uzyskiwanie czegoś, ale taki punkt widzenia, w którym doświadczenie
i doświadczający, czyli ty i twoje doświadczenie, stajecie się na równi w jedności. Dosłownie tak, jakbyśmy zjednywali podmiot naszych percepcji, czyli samych siebie, i przedmiot tego, co postrzegamy, czyli postrzegany obiekt. Ten stan, gdy rozpoznajemy siebie jako świadka doświadczenia i to, na co kierujemy naszą uwagę, nazywa się stanem niedualności, czyli jedności. To jest stan, w którym jesteśmy świadomi swojego istnienia jako nierozdzielny obiekt. Dosłownie tak, jakbyśmy przebudzili się do tego, że czuwająca wewnątrz nas świadomość jest w istocie jedna. Stan ten często nazywa się oświeceniem, przebudzeniem albo niedualnością. W medytacji siedzimy sami ze sobą i przyglądamy się temu, co pojawia się w świadomości. Możesz przyjrzeć się swoim własnym myślom i dostrzeż w kontraście do tych myśli tego, kto obserwuje te myśli. Możesz dostrzec tam wewnątrz ciebie pustą, nieprzejawioną, bezforewną świadomość, która po prostu obserwuje wszystko takim, jakim to jest. I w zasadzie, jeżeli chodzi o medytację, to jest tyle. Pytanie, ile jesteś w stanie wytrzymać podczas medytacji? Czy będziesz medytował 5, 10 minut, godzinę? Cały dzień? Może uzyskasz oświecenie i uznasz, że już nie potrzebujesz medytacji? Chociaż zawsze warto jest kontynuować swoją praktykę choćby kilka minut dziennie. Bo możemy praktykować praktycznie wszędzie. Wystarczy, że skierujemy naszą uwagę na świadomość. A w zasadzie ten moment rozpoznania świadomości wewnątrz nas dzieje się sam. Samoistnie. W tej chwili to ja prowokuję ciebie do bycia świadomym, ale na co dzień możesz to robić po prostu samemu. Jeszcze raz przyjrzymy się naszemu doświadczeniu i postaramy się je zbadać. Gdy siedzisz samemu ze sobą, masz poczucie bycia, masz swoje własne ciało. Postaraj się wsiąknąć w naturę swojego własnego ciała najbardziej jak tylko potrafisz. Możesz poczuć wewnątrz siebie narastające uczucia. Czy jest to napięcie? Czy jest to niepokój? Czy jest to zaciekawienie? Czy są to błądzące chaotycznie myśli? Możesz wejść głęboko w siebie. Możesz zamknąć oczy, jeżeli ci to pomoże. Zrelaksować swoją własną uwagę i dotrzeć do źródła twojego istnienia, które stanowi dosłownie pusta przestrzeń między twoimi oczami. I bezforemna świadomość, która rozpoznaje twoje ciało jako istnienie. Jeżeli ci to pomaga, możesz skupić swoją uwagę na oddechu i po prostu go dostrzec. Ale nie musisz nim kontrolować. Nie chodzi o to, żebyś uzyskał jakiś stan. Chodzi o to, abyś po prostu pozwolił sobie na to, aby być. Nie chodzi również o żaden ideał. Więc jeżeli narastają w tobie jakieś uczucia, wątpliwości, może złość, czasami w medytacji pojawia się złość, pozwól temu, aby to sobie po prostu istniało i było. Jesteśmy, ćwiczymy nasze bycie, naszą obecność. Gdy ja nic nie mówię, możesz poczuć ten kontrast pomiędzy pustką bycia a uważnością różnych zjawisk. To dosłownie tak samo jak twój dialog wewnętrzny. Gdy mówisz sam coś do siebie, pojawiają się myśli. Gdy nie mówisz, masz pustkę w głowie i możesz to tak samo obserwować. Możesz dostrzec dźwięki twojego otoczenia. W tej chwili ja słyszę dźwięk deszczu i burza z piorunami, bo to w tej chwili dzieje się za oknem. Ty możesz słyszeć inne dźwięki, w tym
barwę mojego głosu, mojego prowadzenia. Możesz czuć różne odczucia w ciele. Może obfitość, może pustkę, może lekki głód, może skurcze żołądka, może jakieś napięcia w ciele. Może jakieś różne inne zjawiska. Pozwól im być i je przy okazji obserwuj. Pamiętaj, że nie staramy się zmienić doświadczenia, nie staramy się nim manipulować. Ale jeżeli poczujesz, że twoje ciało chce samo zmienić pozycję, to po prostu mu na to pozwól. Ale nadal proszę cię, abyś utrzymywał uważność i nie przesypiał. To pomoże ci być bardziej wytrenowanym w ćwiczeniu uważności. Nieraz w naszym życiu mamy fajne, ciekawe doświadczenia, nieraz mamy trudne, negatywne, przykre doświadczenia. I zazwyczaj unikamy tych trudnych i dążymy do tych przyjemnych, co ma w zasadzie swoje uzasadnienie, bo chyba nikt z nas nie chce świadomie cierpieć. Ale trudniej jest nam jednak wytrzymać i być uważnym tych negatywnych doświadczeń. A często jest tak, że gdy jesteśmy ich uważni i je obserwujemy, to nasza przytomność zyskuje na mocy i naprawdę mamy dużo głębsze i bogatsze doświadczenie. Stajemy się bardziej wrażliwsi i w kontraście zaczynamy doświadczać wielu różnych przyjemnych stanów związanych z naszym byciem. To nie są koniecznie jakieś wymyślne stany świadomości, ale to może być po prostu zwykły wewnętrzny spokój, sens naturalnej przyjemności związanej z uważnością własnych zmysłów, czy poczucie wdzięczności za to, że po prostu jesteśmy. Obserwując swoje myśli, możesz dostrzec, że jesteś ich świadkiem i w zasadzie nie jesteś swoimi myślami, jesteś obserwatorem swoich myśli. Ten moment rozpoznania jest momentem przebudzenia. Dosłownie jakby zapaliło się w twoim wnętrzu światło. To jest taki przypominacz do tego, kim jesteś naprawdę. Jesteś kimś więcej niż tylko i wyłącznie twoje własne myśli, ponieważ je postrzegasz. Możemy powiedzieć, że jesteś twórcą swoich własnych myśli, chociaż niekoniecznie mamy kontrolę nad tymi myślami. Jest to bardzo takie relaksujące, ponieważ nie musimy w nie wszystkie wierzyć. Nie musimy wierzyć we wszystkie nasze myśli. Im głębiej wejdziesz w siebie, im głębiej twoja uwaga się zrelaksuje i wejdzie do środka ciebie, tym łatwiej dostrzeżesz tą niedualistyczną naturę świadomości, czyli to, że wszelakie formy i zjawiska nie są od siebie oddzielne. Nie jesteś odseparowany od obiektu, na który patrzysz. Nie jesteś odseparowany od dźwięków, otoczenia, które słyszysz. Nie jesteś w zasadzie nikim oddzielnym od swojego własnego ciała, chociaż na co dzień uważamy, że jesteśmy właścicielami naszego ciała. Jakby żył w naszych głowach jakiś oddzielny byt zwany ja, który sobie przypodobał to ciało i sobie je zawłaszczył. Dosyć śmieszne, nie? W zasadzie nasze ciało już jest tym, kim jesteśmy, więc odseparowane ja od naszego ciała jest iluzją. Obserwując to doświadczenie i słuchając moich słów, możesz zwrócić swoją uwagę na to, że wszystko ma swój rytm. Moje słowa mają swój rytm. Raz coś mówię, raz czegoś nie mówię. Dosłownie jakbyś słuchał utworu muzycznego. Jest to, uważam, bardzo ważne, ponieważ gdy zaczynamy przyglądać się doświadczeniu i różnym dźwiękom, to pozwala nam lepiej przyglądać się sobie. I gdy mamy różne doświadczenia, czasami trudne, czasami nie, i widzimy, że nasz umysł wchodzi w tryb wybiórczego postrzegania i zaczyna
czepiać się czegoś, to możemy przebudzić się z powrotem i przypomnieć sobie, ej, to są tylko dźwięki. Ja czepiam się jakichś wybiórczych rzeczy, a jestem całością. Jestem tym, który postrzega myśli. Często jest tak, że umysł wybiera sobie różne przekonania, różne myśli, twierdzi, że coś z nimi nie tak, stara się nimi zarządzać, manipulować i nadaje im znaczenie, formę, kontekst i się męczy przy tym. Jakby czepiał się różnych słów i gdy się budzimy, to widzimy, że to jest utwór muzyczny i on ma po prostu swoją melodię. I nie musimy czepiać się tak poszczególnych słów, możemy pozwolić melodii na to, żeby sobie grała, a my to sobie po prostu obserwujemy. Pamiętajcie, że podstawą medytacji jest obserwacja, jest bycie. Jest po prostu bycie. Dosłownie jakbyśmy byli sobie nad brzegiem rzeki i obserwujemy jej pływ. Rzeka sobie płynie. Mamy różne fale, czasami jest ich więcej, czasami mniej, czasami płyną sobie w tą stronę, czasami w tamtą, czasami przepływa sobie jakaś łódka, albo jakiś skuterek, albo ludzie biegną, a my tylko obserwujemy. Nie próbujemy zmienić toru rzeki, biegu, nie próbujemy wygłaskać wszystkich fal. Po prostu obserwujemy, jesteśmy. Piękno i ta przyjemność medytacji pojawia się w chwili, gdy naprawdę zjednujemy się z esencją naszego bycia. Gdy umysł się relaksuje, gdy przestajesz szukać, już go tak nic nie przytłacza, gdy przestaje się skupiać na tych wszystkich szczegółach i drobiazgach. Z początku może się wydawać to trudne albo nieosiągalne, jednak z czasem staje się dużo prostsze. Jak już dostaniesz telefon i zadzwoni do ciebie i dostaniesz tą wiadomość, zadzwoni do ciebie telefon. Będzie halo, tutaj świadomość, budzimy się i ty odbierasz słuchawkę i o, faktycznie. Mam tutaj ze sobą stoper, tak czasami zerkam. Bo chciałem, żeby to było krótkie nagranie, a mój aparat ma limit nagrywania. Już nagrywam to po raz drugi, bo poprzednim razem chciałem nagrać na komputerze, ale zbyt dużo sprzętu miałem uruchomionych i w pewnym momencie aparat się po prostu wyłączył. I poczułem trochę taką złość, bo chciałem, żeby to nagranie, ta medytacja była idealna. Chciałem, żeby trwała godzinę. Chciałem was zadowolić, spełnić wasze oczekiwania. Tak obserwowałem to uczucie, które we mnie narasta i pozwoliłem mu odejść. Nie skupiałem się na tym, że coś wyszło niedoskonale, chociaż spędziłem trochę czasu nad tym, żeby uszlifować to nagranie. Poszedłem coś zjeść, odpocząłem i postanowiłem nagrać tą medytację ponownie. I dzielę się tym z wami, ponieważ wiem, że wiele ludzi ma takie oczekiwania, że po medytacji nagle wszystko musi się zmienić, albo pojawiają się pierwsze stany niedualne i nagle wydaje nam się, że już nic więcej się nie wydarzy złego, że nie będziemy mieli negatywnych uczuć czy napięć, czy to, czy tamto. Tutaj nie chodzi o doskonałość, pamiętajcie o tym. Nie chodzi o doskonałość. Doskonałość opanowuje się latami, się coś ćwiczy, a i tak człowiek sięga jakiegoś poziomu doskonałości i potem widzi, że jest jeszcze więcej do osiągnięcia i zawsze może być bardziej doskonały. I to w zasadzie nigdy się nie kończy, więc to nie jest nigdy celem naszych rozważań czy medytacji. Doskonałość może być ambitnym celem, jak ktoś naprawdę chce coś osiągnąć. Takiego materialnego, ale w medytacji raczej staram się odpuścić wszelakie wierzenia i pozwolić na to, aby nasze doświadczenie było dokładnie takie, jakie jest. Słyszę teraz dzwony kościoła. Słownie siedzimy i jesteśmy.
Wielka sztuka, nie? A czasami wydaje się to takie łatwe. No, sobie usiądę, tam medytacja. Po 10 minutach wychodzi z nas taka chmara myśli i sprzecznych uczuć, że nawet sami ze sobą nie jesteśmy w stanie wysiedzieć. To jest dopiero hardcore. Wysiedzieć samemu ze sobą się wydaje takie łatwe. Ale jest to jedna z trudniejszych rzeczy, jaką można w życiu zrobić. Wiecie, chciałem, żeby ta medytacja była trochę taka uniwersalna, bo wiem, że dużo osób szuka tematów związanych z medytacją. Niektórzy są na początku swojej drogi, niektórzy są zaawansowani. Chciałem, żeby ta medytacja była dosyć uniwersalna. Pamiętajcie o tym, żeby utrzymywać swoją praktykę w miarę regularnie. Jeżeli nie jesteście w stanie medytować codziennie, to przynajmniej 3 razy w tygodniu. Postarajcie się usiąść ze sobą w ciszy, w milczeniu. Niech wam nic nie przeszkadza, niech was nic nie rozprasza. Wyłączcie komputer, wyłączcie telefony, wyłączcie elektroniczne pudełka. Dajcie sobie czas, żeby posiedzieć samemu ze sobą w ciszy i spokoju. Pamiętajcie, że nie musicie być w tym doskonali. Przyjdzie taki moment, kiedy naprawdę się wyciszycie, kiedy wasz umysł sięgnie tej głębi, tego spokoju, kiedy załapiecie, o co w tym chodzi. Doświadczycie swojego pierwszego stanu niedualności, jedności, że przyjdą różne doświadczenia mistyczne czy doświadczenia miłości, tak? Często się tak zdarza, że gdy umysł oczyszcza się z uwarunkowań, pojawiają się różne doświadczenia duchowe. Pamiętajcie, że celem medytacji nie są stricte te doświadczenia, ale jest badanie sedna niedualności jaźni, jest badanie sedna bycia, jest po prostu bycie samo w sobie. Bo jak nauczycie się być i sięgniecie tego dna, tego sedna i wsiąkniecie naprawdę głęboko, to spokój, jaki uzyskacie, będzie dużo bardziej wynagradzający, dużo bardziej satysfakcjonujący niż wszystkie świecidełka, które pojawią się na tej drodze, niż wszelakie rozpraszacze czy dodatkowe wyczesy czy wypasy. Naprawdę utrzymywanie tego wewnętrznego spokoju, jak wielu mędrców powiadało, jest naprawdę wysokiej klasy szczęściem. Jest naprawdę przejawem wysokiego i zadowalającego szczęścia. Gonimy w ciągu dnia za tą rzeczą, za następną rzeczą. Uganiamy się za osiągnięciami, jesteśmy źli na rodzinę, na znajomych, brakuje nam kontaktu, czujemy się samotni, wyizolowani, ciągle coś nam przeszkadza, czujemy sprzeczność informacji, bo ktoś powiedział o tym, tamten mówi to. Jesteśmy ciągle pomieszani w naszych głowach. I medytacja to jest taki moment, kiedy naciskamy hamulec, reflektujemy się i po prostu jesteśmy. Zatrzymujemy się w miejscu. I zaczynamy obserwować zawartość naszych umysłów. Z początku może być to trudne, bo ciężko jest wyhamować taki rozpędzony pociąg, tak? Czy tam samochód, czy ciężarówkę, jak gna. Ale z czasem będzie wam coraz lżej i obcowanie ze sobą w tej obecności będzie dużo przyjemniejsze. Pamiętajcie o tym, że natura świadomości nie ma swoich fundamentów, nie ma granic. Możemy o niej mówić w nieskończoność. A samo obcowanie z tym, co jest tu i teraz, jest dosłownie tą ciszą, tym momentem zatrzymania się. Słuchajcie, powoli będę kończył, że stoper już odlicza czas, który sobie tutaj zaznaczyłem. Nagrywam tą medytację w ramach przypomnienia. Abyście praktykowali, abyście dbali o siebie, abyście ćwiczyli, byli uważni i medytowali w miarę regularnie. Ja mam na imię Damiano. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapki w górę. Napiszcie przemyślunki, udostępnijcie proszę film na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole są linki.
Zapraszam na prywatne konsultacje i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.